Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 155 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 102, wersety od 13 do 23. Ty zaś o Panie, na wieki zasiadasz na tronie. A imię twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już byś się nad nim zmiłował, bo nadeszła godzina. Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie i użalają się nad jego gruzami. Narody będą się bały imienia Pańskiego, i wszyscy królowie ziemi twej chwały, bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale. Przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to zapisać dla następnego pokolenia. A lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana. Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić, by imię Pańskie głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu. Za chwilę przeczytamy pierwszą księgę kronik, rozdziały od 22 do 24, gdzie odkryją Państwo inspirujące przygotowania króla Dawida do budowy świątyni jerozolimskiej oraz starannie zorganizowaną służbę kapłańską i lewicką. Te fragmenty ukazują niezwykłą troskę o zachowanie tradycji liturgicznych. Oraz determinację króla w stworzeniu miejsca godnego oddania czci Bogu. I rzekł Dawid: Oto jest dom Pana Boga i oto jest ołtarz ofiar całopalnych dla Izraela. Dawid nakazał zebrać cudzoziemców przebywających w kraju izraelskim i wyznaczył kamieniarzy do obrabiania kamieni ciasowych na budowę Domu Bożego. Przygotował też Dawid bardzo wiele żelaza na gwoździe, na drzwi w bramach i na spojenia oraz brązu w ilości nie do zważenia. Drewna cedrowego też w obfitości, bo Sydończycy i Tyryjczycy przywieźli Dawidowi wielką ilość drewna cedrowego. Potem rzekł Dawid: Mój syn Salomon jest młody i wątły, a dom, który ma być zbudowany dla pana. Powinien się wyróżniać okazałością, sławą i wspaniałością wobec wszystkich krajów. Ja więc muszę poczynić przygotowania dla niego. I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią. Potem zawołał syna swego Salomona i nakazał mu zbudować świątynię dla pana, boga Izraela. Tak przemówił Dawid do Salomona: Synu mój, ja sam zamierzałem zbudować świątynię dla imienia pana, boga mego. Ale Pan skierował do mnie takie słowa: Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś na ziemię wobec mnie. Oto urodzi ci się syn. Będzie on mężem pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego dokoła. Będzie miał bowiem na imię Salomon, i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek. On to zbuduje dom dla imienia mego. On też będzie dla mnie synem, a ja będę dla Niego ojcem i tron Jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki. Teraz, Synu mój, niechaj Pan będzie z Tobą, aby Ci się wiodło i abyś zbudował dom Panu, Bogu Twemu, jak On zapowiedział o Tobie. Oby tylko Pan użyczył Ci roztropności i rozsądku, gdy Cię postawi nad Izraelem, abyś przestrzegał prawa Pana, Boga Twego. Wtedy będzie ci się wiodło, gdy będziesz strzegł wypełniania praw i nakazów, które pan dał Mojżeszowi dla Izraela. Bądź mężny i mocny, nie bój się ani nie lękaj. Oto w trudzie przygotowałem na dom pański złota sto tysięcy talentów, a srebra milion talentów, brązu zaś i żelaza bez wagi, albowiem takie jest ich mnóstwo. Przygotowałem też drewno i kamienie, a ty możesz do tego jeszcze dodać. Masz też u siebie mnóstwo pracowników: murarzy, kamieniarzy, cieśli i wszelkiego rodzaju rzemieślników do wszystkich prac w złocie, w srebrze, brązie i żelazie. Wstań więc i działaj, a Pan niech będzie z tobą. Nakazał też Dawid wszystkim książętom Izraela, aby pomagali jego synowi Salomonowi, mówiąc: Czyż Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie użyczył wam pokoju dokoła? Wydał przecież w moje ręce mieszkańców tego kraju, a kraj został poddany Panu i Jego narodowi. A teraz oddajcie serca Wasze i dusze Wasze na służbę Panu, Bogu Waszemu. Stańcie do budowy świątyni Pana Boga, abyście mogli przenieść arkę Przymierza Pańskiego i święte naczynia Boże do domu zbudowanego imieniu Pańskiemu. Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona swego syna królem nad Izraelem i zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i Lewitów. Kiedy policzono Lewitów od trzydziestu lat wzwyż, liczba ich, według spisu mężczyzn, wynosiła trzydzieści osiem tysięcy. Z tych dwadzieścia cztery tysiące spełniało pracę w domu pańskim. Pisarzy i sędziów było sześć tysięcy. Odźwiernych było cztery tysiące a cztery tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które Dawid sprawił w tym celu. Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego, Gerszona, Kechata i Merariego. Z Gerszonitów byli Ladan i Shimei. Synowie Ladana, pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel, trzej. Synowie Shimejego, Szelomit, Haziel i Haran, trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana. A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej są synami Szimejego. Jachat był pierwszy, Ziza drugi. Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród. Synowie Kechata: Amram, Ischar, Hebron i Uziel, czterej. Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został wyłączony, aby być poświęconym na zawsze on i jego synowie do rzeczy najświętszych, aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali mu i błogosławili w jego imieniu na wieki. Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego: synowie Mojżesza, Gerszom i Eliezer. Synowie Gerszoma, pierwszy Szebuel, synami Eliezera byli. Pierwszy Rechabiasz. Eliezer nie miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni. Synowie Ischara. Pierwszy Szelomit. Synowie Hebrona. Pierwszy Jeriasz, Drugi Amariasz. Trzeci Jahaziel. Czwarty Jakameam. Synowie Uziela. Pierwszy Mika. Drugi Jiszijasz. Synowie Merariego. Machli i Muszi. Synowie Machliego. Eleazar i Kisz. Eleazar umarł, nie mając synów, tylko same córki. Synowie Kisza, ich bracia, wzięli je za żony. Synowie Musziego, Trzej: Machli, Eder i Jeremot. Ci byli synami Lewiego, według ich rodów, głowami rodzin, według liczebnych wykazów imion w ich spisach. Spełniali pracę przy obsłudze domu pańskiego od dwudziestego roku życia wzwyż. Rzekł bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, udzielił odpoczynku swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe. Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich przyborów do jego obsługi. Zatem, według ostatnich zarządzeń Dawida, lewici byli spisywani od 20 roku życia wzwyż. Ich stanowisko bowiem polegało na tym, że jako przyboczni potomków Aarona służyli w świątyni pańskiej, na dziedzińcach, w komnatach przy oczyszczaniu wszystkiego, co poświęcone i w pracach przy obsłudze świątyni pańskiej. Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę pokarmową, o pszaśne placki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było smażone i o wszystko, co było ważone i mierzone. Mieli stawać każdego rana, by dziękować i wychwalać Pana i tak samo wieczorem. Aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w Szabat, przy Nowiu Księżyca i w Święta, w ilości ustalonej przepisem na stałe przed obliczem pana. Mieli piecze nad namiotem spotkania, piecze nad Miejscem Świętym i piecze nad synami Aarona, ich braćmi w służbie Domu Pańskiego. A co do synów Aarona, oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański pełnili Eleazar i Itamar. Potomków zaś Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid przy pomocy Sadoka, wyznaczając im urzędy stosownie do ich posługi. I okazało się, że potomków męskich Eleazara było dużo więcej niż potomków Itamara. Wybrano więc spośród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów – a spośród potomków Itamara ośmiu naczelników rodów. Wybrano ich za pomocą losowania, na równi jednych i drugich, żeby zwierzchnicy świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród Lewitów, spisał ich w obecności króla, książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich. Biorąc każdy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi z Itamara. Pierwszy los padł na Jojariba, drugi na Jedajasza, trzeci na Harima, czwarty na Seorima, piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina, siódmy na Hakosa, ósmy na Abiasza, dziewiąty na Jeszue, dziesiąty na Szekaniasza, jedenasty na Eliashiba, dwunasty na Jakima. Trzynasty na Chuppe, czternasty na Jeszebeaba, piętnasty na Bilge, szesnasty na Immera, siedemnasty na Hezira, osiemnasty na Hapisesa, dziewiętnasty na Petahjasza, dwudziesty na Ezechiela, dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza. Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu pańskiego na swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkazał pan, bóg Izraela. Pozostali potomkowie Lewiego z synów Amrama: Szubael, a z synów Szubaela Jechdejasz, z Rehabiasza, Jiszzsiasz, najstarszy z synów Rehabiasza, z Ischarytów Szelomot, z synów Szelomota Jachat, z synów Hebrona pierwszy Jeriasz, drugi Amariasz, trzeci Jahaziel, czwarty Jekameam. Potomkowie Uziela, Mika, z synów Miki Szamir. brat Miki, Isziasz, z synów Jiszijasza, Zachariasz. Potomkowie Merariego, Machli i Musi, Synowie Jazjasza, jego syna. Potomkowie Merariego z jego syna Jazjasza, Szoham, Zakur i Ibri. Z Machliego Eleazar, który nie miał synów. Z Kisza, syn Kisza, Jerachmeel. Synowie musziego, jego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego według ich rodów. Także oni rzucali losy jak ich bracia. Fragmentem pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, werset od 17 do 40. Apostoł Paweł omawia kwestie dotyczące życia małżeńskiego i celibatu w kontekście chrześcijańskiej wspólnoty. Paweł udziela różnych rad, podkreślając, że każdy powinien pozostać w stanie, w jakim był powołany do wiary. Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich kościołach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania. Jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie poddaje obrzezaniu. Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań bożych. Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się. Owszem, nawet jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj z twego niewolnictwa. Albowiem, ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany. Nie mam zaś nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od pana miłosierdzia, godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać. Dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną, nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny, nie szukaj żony, ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą u dręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak, jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak, jakby się nie radowali, ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali, ci, którzy używają tego świata, tak, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. A ja chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy pana, o to, jakby się przypodobać panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie, i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, Zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy panu. Jeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej lata, i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy. Niech się pobiorą. Lecz jeśli ktoś bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowił sobie mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Kiedy mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w panu. Szczęśliwsza jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie z moją radą. A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.